Hej, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy YouTuberzy oglądający gry komputerowe, w tym mniej typowym wydaniu, bo jak wiecie, na moim kanale oglądacie gry w przeważającej ilości w niemieckiej wersji językowej, albo właśnie z moim komentarzem w języku niemieckim, albo tak jak teraz w języku polskim, ale zawsze będzie to wersja niemieckojęzyczna. Jeśli jest to dubbing, to oczywiście bez napisów, żeby nie psuć sobie zabawy. No ja sobie zdaję oczywiście sprawę, że może język niemiecki nie jest tak popularny jak angielski, ale nie jest też tak, że wszyscy znają tylko i wyłącznie angielski, bo moje gameplaye są właśnie dla osób, które troszeczkę czy uczą się języka niemieckiego, czy też po prostu nie sprawia im problemu śledzenie tej akcji w języku niemieckim. Dobra, moi drodzy, to co? Dotarliśmy tutaj. Jaka jest historia Aleksy? To jest ta młodziutka kobietka. Ona obudziła się w krypcie po zamrożeniu, po 200 latach, jak się dowiedziała. No i poszukuje swojego syna, Shona. Mąż, Nate, zginął. Niestety został zastrzelony, nie chciał oddać tego dziecka. No i początkowo grałem, jeżeli chodzi o mechanikę gry, w tryb survivalowy. Powiedzcie mi, to Gesicht Tätowierung, to gdzie to można włączyć? Gdzie to można jakby zrobić sobie ten tatuaż? To jest na twarzy w dodatku, więc nie wiem, jak to działa. Może gdzieś u tatuażysty, ale to na pewno trzeba do dużego miasta dojść. A to wszystko jest przede mną dopiero, przed Aleksą właściwie. No. I wracając do tego trybu survivalowego, no przeszedłem w tym trybie jakieś, no pograłem tutaj do tego Todeskrale, to jest ten potwór, który z tych podziemi wyszedł w Concord. No i w tym momencie stwierdziłem, jak już go pokonałem po różnych próbach, że no gra zbyt wiele zawiera no bugów, bo parę razy mi się po prostu gra najzwyczajniej w świecie w taki nieprzyjemny sposób zablokowała. Znaczy mój bohater po prostu zablokował się gdzieś o mojego towarzysza, o tego psa. A w ogóle gdzie jest mój pies? Gdzie jest Doc? Ach, tutaj siedzi. A, i pojawił się tutaj jakiś... Sally, a wiecie co, to tu był ten komputer. Tak, to z tym Sally rozmawiałem ostatnio. No i on mi parę rzeczy zdradził odnośnie tutaj tego miejsca, bo ono jest zalane wodą. I w tej wodzie coś jest, jakiś, słuchajcie, potwór. No i trzeba będzie tą wodę chyba wypompować. Coś mi się zdaje, że będzie to jakiś quest związany, bo to z tych zapisków komputerowych się dowiadujemy. Chodź na tu, stary, chodź, chodź, chodź. Można go poprosić o kasę. Czekajcie, ale... Bo tak, możemy mu zaoferować pomoc albo po prostu za pieniądze. Spróbujmy za pieniądze to zrobić też. Kurczę, za mało. No ale dobra, możemy pomóc. A w czym? Bei was genau? Ich versuche die alte Wasserpumpe zu reparieren. Dann müsste es reichlich Schrott geben, wenn ich alles trockenlegen kann. Nein, was hast du hier denn wirklich vor? Es geht um Schrott. Kümmer dich um deine eigenen Sachen. Hilfst du oder nicht? Kurczę, nie udało się przekonać. Wobei brauchst du denn Hilfe? Ach, die Pumpe ist nicht im besten Zustand. Müsste aber starten. Durch einige Lecks wird hier alles überflutet. Kannst du es reparieren? Die Lecks sind unter Wasser. Halt nach Blasenausschau, um sie zu finden.
A tak, no właśnie. Wiemy, o co chodzi. On nie musiał nas, wiecie, nie musimy. Chodzi generalnie o to, że tutaj, w miejscu, gdzie są te pęcherzyki, trzeba tutaj naprawić tą pompę, ale tutaj też żyje coś w tej wodzie, o czym on nam nie powiedział, ale to na szczęście jest w tych zapiskach z komputera. Problem jest taki, że do tej wody, żeby się dostać, to bym musiał spróbować najpierw coś zażyć, co by mnie ochroniło przed promieniowaniem. Spróbujemy zrobić F5, czyli szybki zapis. No i cóż, nie wiem, czy ta kobieta mogłaby sama wskoczyć do tej wody. Zaraz zobaczymy. No, widzicie, rat jest plus 5. To jest dosyć wysoki. No to dosyć głęboko jest. Kurczę, gdzie jest ta pompa? Zobaczymy tutaj zaraz. Najpierw sobie, wiecie, przejrzę, gdzie ja mam w ogóle płynąć. Tu mało co widać. Dobra, trzeba będzie jeszcze raz to zrobić. Oj, 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 dobra. Jest mniej typowe zakończenie tego odcinka, ale dobra, spróbujemy zrobić to. Zażywając kilka rzeczy. Przede wszystkim spróbujemy wykorzystać tutaj Rad X-a. Mamy to w ogóle? Coś takiego? Mamy. Mamy 3. No dobra. Aha, Rad X-a i spróbujemy tą pierwszą pompę wyłączyć, tylko żeby to zrobić dosyć szybko. No kurczę, nie bardzo. 13-12 metrów. Nie wiem, może trzeba będzie wykorzystać. Nie widzę też w tej chwili już nic. Obawiam się, że trzeba będzie tutaj tą misję inaczej wykonać, bo jest za mało czasu. Dobra, no ale na tą misję mam inny pomysł, mianowicie wykorzystamy do tego Super Armor. Myślę, że to się da zrobić. No właśnie, weźmiemy sobie to. Gute Arbeit mit diesen Verteidigungsanlagen. Ich hab sonst erstmal nichts. Aber ich glaube, Preston coś jeszcze chce ode mnie, ale to najpierw tą misję już skończymy. Jasne, teraz wystarczy tutaj się przenieść. No i zaraz zobaczymy, może się tym razem lepiej to skończy.
pompa jest uszkodzona tam, gdzie są te bąbelki, czyli tutaj. Dobra, pytanie, czy Rad X-a wziąć, czy nie. Zaraz zobaczymy, jak wygląda ochrona przed promieniowaniem. Jest dosyć duża, bo jest 900. No to myślę, że Rad X-a nie trzeba brać, że po prostu tutaj... Wiecie co, mam wrażenie, że... że ja się stąd nie wydostanę. Że to nie był dobry pomysł, bo zobaczcie. Że po prostu utopiłem tego. Że on owszem chodzi. Ale nie jest w stanie... Znaczy możemy wyjść. Możemy wyjść tędy. Tylko gdzie są teraz te... On nie jest w stanie... musiałbym wyjść po schodach. O kurczę, brakuje powietrza. Tak samo. To tak nie zrobimy tej misji. To zbyt fajne. Dobra, zrobimy to inaczej. Wezmę ochronę przed napromieniowaniem. Nie ma co do tego wątpliwości. I trzeba to zrobić jednak ręcznie. A, teraz już widzę, to jest tutaj. Kurczę, no tylko zejdź niżej. O, tutaj, no. Dobra, pierwsza jest zrobiona. Dobra, teraz... Trzeba będzie do drugiej zanurkować. Sporo tutaj napromieniuje, nie wiem czy to jest, no ale mam na szczęście sposób, w jaki się przed tym ochronić. Czekajcie, trzeba, muszę stąd wyjść i zlokalizować kolejną. Wydaje mi się, że to jest tam, dobra. Tutaj, dobra. Wychodzimy. No, wychodź z tej wody. I teraz tak, trzecia. Gdzie jest trzecia? Hmm. 26 metrów stąd, czyli... Ach, tam, dobra. Czy to nie tu? Jest to mi... Tak, tutaj, dobra. Okej, wychodzimy. Tu jest wyjście. O, no, szybko, szybko. Kurczę, się o coś zablokował.
widzicie, oj, co za... Przestał działać, ten jeszcze się tutaj napromieniowałem trochę niepotrzebnie. No, wychodź. No. Wenn ich diesen Zulauf schließe, kriege ich vielleicht genug Druck. Das war's. Hör genau hin. Warte mal, hast du das gehört? Oh. Koktajl i to, dobra, trzeba będzie szybko. O kurczę, tu nie wiedziałem, że jest ich aż tyle. Dobra, tutaj w nogę. Najgorszy jest ten tutaj. Dobra, on poszedł. Spróbujemy go w nogi trafić. No i tego trzeba uratować, żeby on nie zginął przypadkiem. O, nie mam amunicji i to jest. A, dobra. Takie ciężkie na szczęście, chociaż mnie zaskoczyły tutaj tym atakiem. Mi się wydaje, że trochę jest wiecie co, jedną rzecz jeszcze zmienię tutaj w ustawieniach. Muzyka jest stanowczo zbyt głośna, troszeczkę efekty zmniejszymy, bo a głosy podgłośnimy, bo jest po prostu... nie słyszę, co on mówi najzwyczajniej w świecie. No i pogadajmy z nim. Maja Lux. Jest wohl keine Überraschung, dass Sie jetzt wild geworden sind. Naja, ich muss an dem Ding noch weiter basteln. Dürfte aber jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Danke fürs Anpacken. Hier, nimm das, bevor du gehst. Dobra, a doświadczenie? No. To jest chyba ten sam, to już nie da rady. No taka prosta dosyć ta misyjka była. Czyli tutaj ta pompa, włączenie tej pompy spowodowało tylko to. To właśnie te były te stwory, które tu wyskoczyły. A tu w ogóle można sobie, o, ugotować trochę rzeczy. To bardzo dobrze. Ten Hirschfleisch. Mireluk, co on daje nam? Maksimum AP. To dosyć dobra jest to mięso. Kütterkeule. TP też przy... Maulwurstratenhappen. Aha, to jest ten maksimum AP. Rib A Stick z Bramin Fleisch. Dosyć dużo przywraca. No i to chyba wszystko. Napoje. Nic. Zupy. I tutaj też nic nie możemy. Ale dosyć dużo żywności. Tylko trzeba byłoby na pewno Radixa użyć, bo... Mamy ich sporo, a jak widać nie Radixa, tylko Strahlung Widerstein. To dobrze użyłem. Med X to mamy
Gift Widerstehen i Schutzresistenz. Ale ja potrzebuję Rat Away'a. To. No dobra, jedno wystarczy, mam nadzieję, żeby usunąć całe. O, nie wystarczyło. No dobra, i tutaj teleportujemy się do sanktuary. Tutaj nie bardzo jestem, jest mi potrzebny ten pancerz. Myślałem, że ta zbroja w jakiś cudowny sposób potrafi pływać, ale oczywiście głupi byłem, bo jak żeby nie. Ona miała pływać, taka ciężka jest przecież, więc. Aha. Zawsze fuzją skern trzeba. Kurczę. Dobra, dzeń fuzyjny trzeba zabrać, czyli transfer. O, w ten sposób. I tu ogólnie właśnie jeden z rdzeni mamy. Tyle, że... Gdzie on jest? Aha, reszta z bań, to jest tutaj. To bym chętnie wziął i to. Natomiast ten reszta z bań, to prawą nogę. Nie wiem, czy ja mogę go... O Jezu, no i znowu, widzicie? W tym momencie się mi najzwyczajniej w świecie gra powiesiła. No dobra, mam nadzieję, że to jest chyba tutaj ten autosave, chyba, nie wiem nawet. Tak, to jest to, czy kurczę? Wenn ich diesen Zulauf schließe, krieg ich vielleicht genug Druck. Czekajcie, czy ja to zrobiłem, czy od początku muszę to robić? Darf ich? Ich hab hier zu tun. Nie, chyba to jest już po tej misji. A, tak, tak, głupi jestem, bo przecież tutaj mamy tego gościa. Dobra. No to tu po prostu się przeniesiemy. Jeśli źle ustawię tym moim robotem, to... To jest właśnie problem. Trzeba będzie stanąć tak, żeby, kurczę, nie zablokować się potem. Dobra, no rdzeń fuzyjny to ok. Teraz stąd bym chciał wziąć to i to i to. A, to niepotrzebnie. I teraz tutaj. A dobra, to miałem właśnie zrobić. I mamy to. Repariren. A dobra, czyli to jest naprawa. To po prostu naprawimy wszystko w tym. Dobrze, że my to możemy tutaj naprawić. Możemy też zmodyfikować. No proszę. A na czym polega modyfikacja? Model A jest i model. Model B. Aha, dobra. Czyli model B ma. Tu model C jest jeszcze. Wissenschaft, czy tu brakuje rangi? Mogę tylko model B. Unbemalt. One extras. A zaraz, to możemy malowanie zrobić, na przykład takie. Czy to coś zmienia? Aha, podwyższa charyzmę, jeżeli wszystkie części mają. Dobra, na razie tego nie trzeba. Myślę, do charyzmy to mamy.
scheint wirklich was zu werden. Okej, okay, tu możemy dosadzić trochę tego drzewka. Food. Mutabeire, czyli dokładnie karotę. O. Kolejne drzewko. Mam nadzieję, że się nim tutaj ktoś zajmuje tymi drzewkami. Aha, i tutaj z kimś jeszcze można by było pogadać, z tym Prestonem, zdaje mi się. A gdzie jest Preston? Patrzcie, oni nawet ze sobą rozmawiają. Melona, możemy melona zebrać i też posadzić tutaj więcej tego. Tutaj. Mama Murphy, können wir uns unterhalten? Ich weiß, was du mich fragen wirst, June. Ich habe es gesehen. Und ich kann nichts für dich tun. Aber du hast das dritte Auge. Das muss doch... Es kann nicht mit den Toten sprechen, Kind. Selbst das dritte Auge hat Grenzen. Es tut mir leid. No, prawdopodobnie on stracił żonę albo... Deine Energie. Ich habe hier früher einmal gelebt. Vor langer Zeit. Aber die ferne Vergangenheit ist für dich gar nicht so fern. Ich habe dich aus diesem Kühlschrank steigen sehen. Die Welt erscheint dir wie ein Albtraum, aus dem du nicht erwachen kannst, nicht wahr? Das dritte Auge kann dir helfen, Kind. Es kennt immer die Antwort. Du musst mir nur etwas Jet bringen, damit ich sehen kann, was es dir sagen will. Wiecie co, mamy tego Jetta, możemy jej dać. Wiecie, no jasne, to jest zawsze jakaś szansa, żeby się o tym dowiedzieć. Vielleicht. Ich werde es mir überlegen. Ist ja nicht so, dass ich irgendwo hingehen würde. Das dritte Auge wartet hier auf dich, wenn du es brauchst. Ta mama Murphy, to ją nazwiemy das dritte Auge. Mamy tego Jetta, tylko dałbym jej od razu, ale najpierw chcę sprawdzić, co ten Jet daje tak naprawdę za mnie. A, mamy 6 aż. A, to jest Zeitlupe, czyli zamrożenie czasu. Dobra, damy oczywiście jej. No, wstań. Zaczęła pracować. Hast du das Jet, über das wir gesprochen haben, Kind? Hier, eine Ladung Jet. Gut gemacht. Und jetzt führt mich der Rausch dorthin, wo das dritte Auge mich braucht. In Diamond City gibt es Antworten, aber sie sind gut versteckt. Du fragst die Leute, was sie wissen, aber ihre Herzen sind in Ketten von Angst und Argwohn gelegt. Aber du findest es. Du findest das Herz, das dich zu deinem Jungen führen wird. Oh, es ist hell. So hell in den finsteren Gassen, in denen es wandelt. Das ist es, was du tun musst, Kind. Folge den Zeichen zum hellen Herz. Puh, wow. Das war anstrengender als sonst. Ich muss mich jetzt ausruhen, Kind. No, to powiem wam, żebyście nie dawali jej. Absolutnie nic tam nie powiedziała. Szkoda było... No ale doświadczenie jakieś tam jest, więc to tyle tylko. Tak poza tym to się nic nie dowiedzieliśmy.
Ferwerten, czy tutaj można rozłożyć to na... na części. Rewolwer. Pistolet, impro pistolet, tego nie możemy za bardzo. Impro gewer, no to zostawmy sobie. Impro pistolet, to chyba mamy tutaj już to jedno. Bo to jest, tak, na 314.038 amunicja. Czyli ten mogę rozłożyć. No dobra. Trzeba będzie fabrykę tu postawić kiedyś. A tymczasem udamy się... Udamy się poszukać. To jest właśnie ten. Czy ten Preston nie chciał ze mną o czymś pogadać? Hej. Z kim? Hej. Hej, hej. A z kimś miałem tutaj porozmawiać. Jestem pewny. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Z tym to nie. Kurczę, z kim ja tu miałem. Dobra, chyba to nie widzę, żebym był. Znacznik, żebym ja miał z kimś tutaj porozmawiać. Chyba z tym Sztercz z tym gościem. Ale też mi się nie wydaje, bo on jest... On był tutaj zajęty i nie widziałem przy nim żadnego wskaźnika, więc chyba po prostu się wybierzemy do tego i... No nie wyglądasz, tak? To znaczy, że nie ma nic do powiedzenia na pewno. Dobra. Gdzie myśmy jeszcze nie byli, zanim się udamy w dalszą podróż? Tutaj na... możemy się troszeczkę rozejrzeć w okolicy. A, już wiem, co miałem zrobić. Widzicie, bo ja zapomniałem o tych dwóch sejfach. A przedem... przeszedłem... Ten kawałek tutaj o stąd, po to, żeby się dostać do Concord. Czyli kontynuujemy naszą tą wędrówkę. Wtedy się zatrzymałem, żeby tą misję wykonać. Potem się tutaj wróciłem i zapomniałem zupełnie, że tak naprawdę zmierzałem do Concord, żeby tam jeszcze te dwa sejfy otworzyć, które znalazłem. No dobra, to teraz tak. Gdzie jest ten Concord? Sobie go zaznaczmy. Tak. W tą stronkę. No dobra, to idźmy. Fajnie jest rozwiązane tutaj te pory dnia. Widać, że to jest już zmierzch. Tak powoli słonko zachodzi na taki kolor czerwonawy. Gdzie ona w ogóle jest? Już chyba za horyzontem jest, widać. Widać, że go nie widać. Ogólnie świat, słuchajcie, to jest jeden z, moim zdaniem, a wiele gier już widziałem, to jest jeden z lepszych światów, o ile nie najlepszy właśnie. Halo! Najfajniej wykonany, jeżeli chodzi o to, jak on wygląda, co się w nim tutaj dzieje.
Tylko do tej gry trzeba mieć troszeczkę cierpliwości. A przede wszystkim w tą grę należy grać. To jest taki relaks, to jest taka gra jakby relaksacyjna. Czyli chodzimy, eksplorujemy, parę przeciwników się zabije, trochę właśnie fabuły, trochę tego, trochę tamtego. Jest raczej takie odkrywanie. Tutaj najwięcej przyjemności to się ma z odkrywania tutaj tych tajemnic, które są gdzieś poukrywane właśnie w tych mini questach. Tutaj mamy chyba ten domek z łóżkiem, to sobie zostawmy. Spać na razie nie trzeba, bo to już nie jest ten survival. I teraz tak. Jeden safe jest w kościele, to. A drugi jest w budynku na początku, jak się tu wchodzi do tego Concord z góry. Żeby się do tego safe'u dostać, trzeba wejść tutaj na wieżyczkę. O, jest tutaj właśnie. No, tym razem już mogę go otworzyć, bo eksperta mam. Cool. Ale za dużo nie było rzeczy, no ale zawsze coś tam. Musimy zabrać tutaj kilka rzeczy stąd. No, biurka całego się nie da. No i poszukajmy jeszcze tego sejfu drugiego. On był na szczycie budynku. Wydaje mi się, że któryś z tych to był. No Concord niestety został najechany przez rajderów. Jak rajderów się pozbyłem, to już tutaj nikogo nie ma. Nikt tutaj nie mieszka już. A Minutemeni się przenieśli do sanktuary. To nie jest ten budynek. Czekajcie, na pewno nie ten. Wydaje mi się, że to chyba nie był ten. Ale jeszcze zobaczę, ale jestem pewny, że nie. Nie. Dobra, zobaczmy dalej. A, tutaj, to było to. Tu jest właśnie ten drugi safe. Zobaczmy, o, pewnie niżej troszkę. Co tutaj jest ciekawego? Dwa, dwa, cztery, to nam niepotrzebne, to jest słabe. Tu jest chyba wszystko wzięte, bo tu już przeszukałem. Tak jest. No dobra. No i teraz to faktycznie można pójść od tego. Widzicie, tutaj wszystko to fajnie leży na tych ulicach. Wszystkie te potwory cały czas się tutaj znajdują. Nie wiem jak długo. O, proszę. To możemy wziąć, bo ja zapomniałem chyba niektóre rzeczy jeszcze tutaj pozabierać. Gewicht jeden. Do czego mi tu Hunde Halskete? Może właśnie można psa adoptować. Rider, Rüstung, Harnisch. Aha, to zamiast Ledo można założyć Rajdo. 4-2, a to. No to chyba jest lepsze, to wyrzucić trzeba. To ten Kopf Halstuch. A ciekawe, co on w ogóle daje.
A może można tylko to... A, czyli to można sobie po prostu dołożyć. Dobrze myślę. No, chyba tak. Szturm gas maskę. To bardziej mi się chyba... Aha, można albo to, albo to. 9. No, to zdecydowanie lepiej to. No dobra. W tym świecie uroda ma drugorzędne czy trzeciorzędne znaczenie. Dokąd teraz w tym odcinku się tak naprawdę udamy? Tutaj wydaje mi się, że tu się przejdziemy. Czyli tutaj. Ten pin jest bluff. Czyli w tą stronę, dobrze myślę. No, w tą. Teraz tak, jak tam dostać się? Czy drogą pójść, czy pójść przez te pola tutaj? Jak to tu wygląda? Bo droga prowadzi, może pójdziemy drogą tym razem. Bo liczę na to, że w drodze może coś ciekawego będzie. Niż w na tych polach to tylko pełno będzie tych potworów różnych, mutantów i tak dalej. A, wybierzemy się... A, właściwie powinniśmy tutaj... Tą drogą podejść. Czyli na tym rozwidleniu. Czy jakoś tutaj źle wybrałem chyba drogę. Ale tutaj nie ma żadnej. No właśnie, zdecydowanie. Dobra. Idziemy tędy. Tu znajdę drogę stąd właśnie, która idzie na... jaki to kierunek jest? Na południe. No ona nie ma wytrzymałości, ta Alexa, niestety prawie żadnej, więc się szybko męczy. No pusty ten Concord faktycznie. Aha, tutaj będzie można sobie w ogóle coś sobie zjemy dobrego, no na co mamy ochotę? Mamy tak gegrillte kakerlake, to jest jedna rzecz, możemy zjeść też wodę, to mamy bardzo mało tej wody. Hunde futter in der Dose, to nie. Mirelug Fleisch, to nie. Rittfleisch. O, plus 25 track capacitate to nam dodaje. Ale chyba tylko przejściowo, wydaje mi się. Maulwurstraten happen, to możemy zjeść. TP, nie wiem co to jest to TP. TP, TP to są... Maksimum TP 5. A, dobra, to już rozumiem, bo to jest TP, to czyli to będzie ilość życia. Mirelug Fleisch, tego nie. No dosyć dużo mamy tego. Ale AP z kolei, nie wiem co to jest AP.
TP, Gewicht. No to najlepiej zjeść, bo to dodaje nam tylko TP. No chyba jeszcze jedno zjemy. No dobra. Ty zostałeś tutaj sam. Halo. Hej, hej. Immer schön Abstand halten. No nie możemy, bo musiałby ugotować już coś. Dobra, a i tu jest ta droga, którą chciałem podejść. Dobrze, to w porządku. Zrobimy sobie w ogóle quick save'a. Warto tutaj zobaczyć wnętrze, myślę. O właśnie. Trochę wody, to dobrze. Tutaj mamy też coś ciekawego. A tu nie byłem. Czy to jest bezpiecznie? To jest pytanie. Na razie nie widać, żeby tu coś... Puszki to warto brać. Jest to już zrabowane miejsce. Aha, to jest to... Dobra, bo to jest... to, gdzie żeśmy pomagali uruchomić te pompy wodne. A początkowo myślałem, że trzeba będzie tą wodę całkiem odpompować. Dobra, wracamy w takim razie na drogę. A, można zebrać tutaj trochę tych roślinek. Normalne chodzenie, zobaczcie, to byłoby takie w takim tempie. To dopiero byśmy mieli. To jest taki bieg, a to jest sprint. Tu się spróbuję na razie nie pokazywać. Bo powiem szczerze, że nie wiem, czy tutaj czegoś nie ma. A, coś jest. Wilder Ghoul. No, o ghoulach nam już opowiadali. To są dosyć bardzo niebezpieczne stworzenia. Przyjrzyjmy się im w ogóle. Jest trochę daleko ten ghoul. Dostał z jednego. No powiem wam, że jest dosyć szybki. Oczywiście w nogę go trafimy. O, biegnie jeszcze jeden. A, jakoś mnie nie zauważył. Baseball. 17. Nie wiem, czy to nie jest marnowanie pocisków. Może w głowę. Kurczę, chyba trzeba z tego go trafić, bo... No co jest? Dobra, pies go załatwi, ale tutaj zmarnowałem tej amunicji na to. Erkennungsmarken. A, jeszcze tutaj latające te pszczoły. One są daleko. Pachtel. Co to w ogóle jest? To też jest chyba ghoul.
No dobra. Chyba nic więcej nie ma. Tą broń muszę trochę polepszyć, bo on zadaje słabe obrażenia. Uuu, moi drodzy. Ręka to nie bardzo, noga. To było trochę właśnie te beczki, nie zauważyłem, że one są eksplodujące. Zobaczcie, jak on z nim... Dobra, chyba dostał, a tam jest jeszcze jeden. Jest za daleko. Dobra. Spróbujemy to tak zrobić. Upsia kość. Armbine. Dobra, ten padł. Tylko, że mi trochę tutaj zabrakło. Też czuję, że będę musiał steampacka użyć. No dobra. Są. Ten to jeszcze w ogóle żyje. Dobra, on się potrafi wyleczyć na szczęście sam. Dogmeat, cały dogmeat. No i mamy tutaj do splądrowania teraz. Do splądrowania, do eksploracji. To miejsce. Myśmy tutaj sporo tych guli było. W ogóle to jest komputer. Zróbmy F5, bo potrafi nam tutaj gra. Spłatać figle, już zauważyłem. Frachtbestimmungen. Dobra, czyli coś o transporcie. A, to kiedy jest dostawa? A tutaj zobaczymy, co tutaj jest. To są jakieś katalogi. A no właśnie, ile ton zostało kiedy dostarczone? Stahlbeton, Stromkabel. No dobra, to są po prostu. Czy to jest wszystko? Czekajcie, jeszcze zobaczę. Tak, to jest wszystko. To nic właściwie tutaj się nie. Widzę, żeby coś tutaj jeszcze było. A nie, coś tu jest. Impropistolet, taktisz. O kurczę, to dosyć dobra. Zaraz zobaczymy. Chyba najlepszy pistolet tutaj był ukryty. To wyrzucimy. 45 308, to możemy włączyć. To jest ten mój kalibriert 10 mm, ten jest 38, to jest 308, to zostawimy. 45, 44, strasznie dużo jest taktisz, to jest 0,38 i Shaden tu jest 15, ale to wydaje mi się, że Feuer Rate 83.
On jest automatyczny jakiś wtedy. To jest 308. A to jest 0,38. Teraz zobaczymy, co to jest za broń. Nie. Fojer ratę 83. No dobra, na razie niech to będzie. Sprawdzę jeszcze. Nie, on strzela pojedynczymi pojedynczymi kulami. Tu jest jeszcze jakiś ghoul. Czyli jest ich całkiem dużo. Tutaj jest, ale bardzo daleko. Musiał do niego podejść bliżej. Tutaj i na dół. Mój drogi. Dobra, mam nadzieję, że... O, tutaj ten jeszcze. Trochę źle. Się oberwało. Trochę mi się tu oberwało. Ogólnie kierunek powinienem mieć w tą stronę, tutaj do tych. Ciekawe, co jest na tym moście. Level up. Dobra, jest level up, tylko co byśmy mogli zrobić tutaj? Mamy to i mamy to. Wydaje mi się, że trzeba byłoby zrobić skradanie się. No dobra, zróbmy skradanie się na kolejny poziom. Pies, coś widzisz? Hey! Wie geht's dir, Kumpel? Was soll's, Junge? Tutaj u góry jest... jakiś most. No, jesteśmy już dosyć blisko. Chyba tam u góry jest właśnie ten, ta osada. Zobaczymy, co, jak możemy, znaczy pomoc to wiadomo, że przed Riderami trzeba, już nam Preston powiedział, tylko w jaki sposób trzeba ich tutaj wyswobodzić. Dobra, ten śpi. No pogadajmy z nią wtedy. Wir brauchen hier nicht noch mehr Schwierigkeiten. Dobra, jesteśmy od Minutemenów. Możemy. Hast du die Minutemen nicht um Hilfe gebeten? Du gehörst zu den Minutemen? Ich dachte, euch gibt's gar nicht mehr. Wir haben einem der Händler eine Nachricht mitgegeben. Aber ich habe ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass jemand kommt. Die meisten Leute geben nach Quincy nicht allzu viel auf die Minutemen.
Das war eine üble Geschichte. Wir bauen die Minutemen von Grund auf neu auf. Wir sind jetzt wieder die Guten. Freut mich zu hören. Ist auf jeden Fall schlimmer geworden, seit die Minutemen den Bach runtergegangen sind. Da ist diese Raider-Gang, die macht uns schon seit Wochen Probleme. Sie rauben Lebensmittel und Vorräte und drohen uns alle zu töten, wenn wir ihnen nicht geben, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich verkrochen haben, aber wir können es unmöglich mit so einer Gang aufnehmen. Korvega Fertigungsanlage. Czy się przyłączycie? Wärt ihr bereit, euch den Minutemen anzuschließen, wenn ich die Raider ausgeschaltet habe? Wir werden auf jeden Fall drüber nachdenken. Die Leute haben sich inzwischen dran gewöhnt, dass man sich nicht auf euch verlassen kann. Das wird sich nicht über Nacht ändern. No dobra, czyli trzeba będzie oswobodzić, czyli oswobodzić, mówię. Trzeba będzie poradzić sobie z tą fabryką. Korwegi wystarczy. I to zrobimy pewnie już w kolejnym odcinku. W ogóle gdzie ona jest, zobaczmy. Batford Station. Ach, tutaj. To jest daleko. No właśnie. Jest dosyć daleko, więc po drodze na pewno coś jeszcze będzie. Wiele jeszcze innych przygód nas czeka, zanim tam dotrzemy. Dobra. Możemy sobie zrobić zapis i w tym odcinku to już wszystko. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnych częściach. Cześć.